Natomiast tutaj już wydarzyło się tak. I to się tam ciągnie i ciągnie i ciągnie. Gdyby one chociaż wszystkie były moje, to musiki. Popas śpi. Ciepła kawa. Jas. Jak człowiek zrobi takie zakupy, to ma aż ochotę zrobić hol zakupowy. Bryczki, groszek cukrowy, jako chipsy. Sałatki, burgery, zupa pomidorowa. Krem z pomidorów. Kiełki do burgerów i do sałatki, rzodkiewki do śniadania, do przegryzania, sałata do sałatki, banany. Dla mnie to są zielone, niedojrzałe banany. Ja akceptuję takie, które są brązowe, więc trzeba czekać roku. Fokus. Jakby tak się rozpędzić i wjechać. I móc przydrzemać całą drogę, ale byłoby super. Nie, bo nie ma źle, dzisiaj tylko 3 godziny trening, taki podwójny, bo za tydzień półtora tygodnia pokazów. Pomyślałam, że wrzucę szybko słówko, zanim dokończę sobie makijaż. Testuję dzisiaj Liren Perfect Matte, który zainteresował mnie. Podkład oczywiście. Tym, że to jest fluid anti-pollution. Ja lubię takie jakieś dziwne, z dodatkami robiące nie wiadomo jakie magiczne rzeczy, podkłady i w ogóle kosmetyki. Więc testujemy to, a tak w ogóle to chciałam wspomnieć o tym głównie dlatego, że stwierdziłam, że dzisiaj jako, że go testuję, no to on latuje na tapetę. Rozumiecie? Na tapetę. Ha, 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 ha. Naprawdę nie jest źle. Jeszcze nie mam, wiadomo, nic oprócz tego podkładu, ale też nie mam jeszcze pudru i on już bardzo fajnie wygląda i nie robi pewnej rzeczy, nie robi czegoś takiego, tak na to nakładam podkład, który na przykład ma konsystencję jakąś taką bardziej oleistą albo coś z nim jest, to on tak jakby pełznie po twarzy i ja to czuję, że on po prostu, nie wiem, czy on się ściąga, czy on normalnie dostał nóg i idzie, ale czuję takie... I dopóki człowiek tego nie upudruje, to to uczucie jest. Tutaj tego nie ma i on dość szybko zasycha i robi się taki niesuchy, tylko taki lekko pudrowy. Jest spoko. Zobaczymy, jak długo się będzie trzymał, bo dzisiaj warsztaty. Wygląda na razie trochę casualowo, jak wiecie, na zakupy, które nastąpią również później. Ale to jest już bollywoodzki makeover, jeszcze strój i jedziemy na miejsce. Ciągnę walizkę, robię hałas, robię zamęt. Dawno mnie to nie było na starych śmieciach. O, proszę bardzo, ale my dzisiaj nie tu. A jest tak pięknie i tak słonecznie, to jest moja ulubiona pogoda, kiedy możesz wyjść tak. Jeszcze takim trochę krótkim rękawku, bez żadnych kurtek i innych pierdół niepotrzebnych. Ale jeszcze nie jest upał, gdzie po prostu wyjdziesz na 2 minuty i chcesz siedzieć w lodówce. Znalazłam! Czekam na moje panie i za chwilę zaczynamy bollywoodzkie pląsy! Tańczona ekstra ekipa. Poprzebierałyśmy się, pofociłyśmy, potańczyłyśmy. Także pani młoda była przez godzinę dzisiaj indyjską księżniczką. Imprezy jakieś jakąś mają, coś tam się dzieje, ale kurwa to wchodzi kiedy jest tak. Wczoraj wydarzyła się kontrolowana, niekontrolowana impreza. Na takim trochę spontanie dla mnie, że... Nic nie blokowałam, natomiast dzisiaj wydarza się trening. Nie wiem, co lepsze w niedzielę. Dobry trening czy dobre spa. Thank you.
mało update'u na temat podkładu. Chociaż już użyty jest drugi raz. Tak. Natomiast wtedy trzymał się cały dzień. I to były warsztaty. Takie normalne czynności w ciągu dnia. I jeszcze wieczorne i zakupy. I jeszcze wieczorne wyjście. Także no... I nawet przed wieczornym wyjściem nie musiałam go specjalnie przypudrować. Tak przypudrowałam. Bo przypudrowałam z przyzwyczajenia. No tak! A dzisiaj testujemy jeszcze raz, tak już w takim powiedzmy lajtowym dniu. Jest bardzo fajny, dlatego że jak go zaczynam nakładać pędzlem, bo wtedy nakładałam gąbeczką, zaczynam go nakładać pędzlem, to on od razu jakby zostaje tam, gdzie go nałożyłam, nie? A nie, że tak jeździ po całej twarzy i jak się dopiero troszeczkę zoksyduje, to dopiero wtedy zaczyna się chwytać. To jest najgorsze. Po prostu człowiek nie widzi sensu tego nakładania podkładu. Natomiast ten nakładam i on zostaje tak jak, nie wiem, farba akrylowa na ścianie, nie? I jest. Zakupiono coś takiego. To są trójki kępek, żeby robota szła szybciej, albo przydadzą się do takich uzupełnień pod tytułem odpadła mi połowa, a to się przy małej ostatnio zdarza notorycznie, jak dostanę z liścia, więc będziemy to testować i zobaczymy, czy to w ogóle się fajnie układa i nadaje do czegokolwiek. Przymiareczki się dzieją na animacje i inne takie. Boję się pokazać co z tyłu, bo tam bardzo duży pierdolnik z tytułu pakowania dla trzech osób i tancerki. Wieje jak pieron, ale przynajmniej jest ciepło i słonecznie, bo jak jest 16, za chwilę 18 stopni, a odczuwalne 21, to dla mnie to już jest pełna wiosna, bliżej lata. Dzisiaj próba generalna treningowa, 2 godzinki, no to jest, także raz, dwa, trzy i gotowe. Nie wspominając o stylówkach i tak dalej.